Siemaneczko, to Beściaki z tej strony Bora. Witam Was w grze FIFA 18. I pojawiły się dzisiaj, jak co wtorek, kolejne ważne mecze, które sobie w tym momencie zrobimy. Na początek Rosja-Brazylia. Piłkarzy z tych dwóch krajów musi być minimum dwóch. Piłkarzy tej samej ligi max 3, złotych minimum 6, zgranie na poziomie 85. Do zgarnięcia jedna złota paczka rzadkich kart. Tak wygląda mój złożony zespół. Nikogo tutaj nie kupowałem w ten moment. Kupiłem ich wcześniej. Tutaj pana z belgijskiej, tylko chciałbym jeszcze... No, tu będzie problem właśnie. Nie wiem, czy tego. A czekajcie chwilę. Na LO mam jakiegoś innego Serba. A czekajcie, zrobimy tak. Nie, z ruskiej chyba nie może być, nie? Nie, bo z ruskiej mam trzech. To zrobimy, spróbujemy przynajmniej zrobić to w ten sposób. Ha! Też działa. Spoko. Czyli ty wracasz do klubu. Koleś! Wysyłamy. Pierwsza paczka zgarnięta. Przejdźmy sobie teraz do meczu Niemcy-Hiszpania. Tutaj jest do zgarnięcia jedna złota paczka zawodników premium. Wytyczne to piłkarz z Niemiec minimum 1, Hiszpan minimum 1, różne kluby minimum 7, ocena 78, zgranie 80. Ja tutaj mam Casilla na bramce. Dałem go z tego względu, że po prostu mam go zdablonowanego. Na liście transferowej już u mnie jest, więc transferówki cofnę go, jeśli to przepalę, cofnę go do klubu. Tak samo się ma rzecz z Meyerem, też go mam podwójnego, więc go tutaj wstawiłem. Nikogo w tym momencie nie kupowałem, wszyscy tutaj, no jeden jest bez lojalki. Musiałem go kupić po prostu wcześniej, jak robiłem SBC o niemiecką ligę, tak? Dobra, wysyłamy. Troszeczkę inaczej zrobimy. Nie będziemy od dzisiaj najprawdopodobniej otwierać wszystkich paczek na koniec. Tylko sobie będziemy robić takie myki, nie? Okej, rzadkie karty. Otwórzmy. Zostawcie do Beściaki łapkę w górę. I liczmy na to, żeby pojawiło się coś fajnego od kolejnej paczki, bo ta paczka to placek. Niestety. Koszta z Villar, on może być coś wart. Dobra, to wszystko pójdzie do klubu. Karty kondycji super mi się przydadzą. Ale tego jestem ciekaw. Nie, dobra. Kurde, ja mam transferę prawie całą zawaloną. No właśnie. No właśnie. Old Trafford. Mam problem. Mam problem. Dobra, koń. Wywalam ich. No i otwieramy złotą paczkę z zawodników premium, gdzie są 3 złote karty, rzadkie. Z paczka za 25k. Teoretycznie może coś być, a praktycznie zaraz zobaczymy. A praktycznie mamy placka, czyli to, co, czego się w sumie spodziewałem. Cóż to, EA taki drop dali do na 00001 chyba, nie? 82 wywiano, chociaż 82 jedno, to już jest coś, nie? Nie sądzę, żeby ktoś tutaj był coś wart. Kurde, patrzcie, ile mam na transferkę. I tu jest lipa. Właśnie, wiem, co zrobię. Wyjdę z gry i te karty będę miał potem zachowane, więc je potem rozdysponuję. Okej, składam kolejne dwa zespoły i dla Was wracam za sekundę. No okej, tak jak spodziewałem się, karty zostały umieszczone w rezerwie, czyli muszę je odebrać. I my zrobiliśmy kolejne dwa zespoły, więc Argentyna, Włochy do zgarnięcia. Wytyczne to piłkarz Argentyna minimum dwóch, Włochów minimum dwóch, piłkarzy rzadkich minimum dwóch, wszyscy złoci i zgranie 85. Oceny tutaj nie ma wytycznej. Do zgarnięcia jedna złota paczka zawodników premium, więc wysyłamy.
Tak jest. No i ostatni mecz nam został Anglia, Holandia. Tutaj postawiłem na samych Holendrów, mam ich 11. Wszyscy byli u mnie w klubie. Wytyczne to piłkarze z Holandii lub Anglii, minimum 3, minimum 2 rzadkich piłkarzy. Ogólna ocena 70, zgranie 90 do zgarnięcia, jedna mieszana paczka piłkarzy Prime. Ok. I za całościowo tutaj nam wpadła piąta paczka, a jest to mieszana paczka, zaraz zobaczymy, paczka rzadkich piłkarzy Electrum. Tak jest. No, na transferce 4 miejsca, bardzo dużo. Będę musiał znowu to zrobić. Okej, myślę, że zaczniemy. Złota paczka zawodników premium. Paczka za 25. O, zobacz przedmioty wymagające. Nie. Chyba będę musiał. Dobra, poczekajcie. Zrobię porządek z transferką. Zaraz do was wracam i otwieramy te paki. Wy w międzyczasie możecie zostawić łapkę w górę. Byłoby mi miło. I z góry dzięki. No okej, trochę porządku na liście transferowej zrobione, więc... Co się odleczy, to nie uciecze. Otwieramy paczkę za 25 koła. O, chciałbym, żeby coś trafione było, wiadomo. Jest urodzinowa! Jest coś dobrego, Ronaldo! Nie! Co za troll! Aż się zapowietrzyłem! Jaki troll! Aż się zapowietrzyłem! A jestem chory trampiatą, bo... No dobra, ale urodzinowa 85 jest. Coś jeszcze? Nie. Ciekawe, czy ze 30 tysięcy chociaż jest warta? Nawet nie. Zostawię ją, przyda się na zaś. Jeść w klubie nie woła, niech se jest, nie? Urodzinówka trafiona. Chciałbym jakąś większą urodzinową, wiecie. Kurde, myślałem, że to Ronaldo, przysięgam. Tu jest paczka taka, a tu jest paczka taka, czyli teraz tą otwieramy. Może tutaj znowu będzie urodzinowa flara, może motm, albo nic. No niestety. Tonelli. No to wszystko dobieremy. Reszty jak zwykle nie bieremy, tylko wysyłamy na transferkę. Taylor. Wszyscy myśleli, że Sweden będzie teraz w tym ważnych meczach. A ja czułem, że będą same wszystkie cztery te mecze reprezentacyjne. No i dobra, teoretycznie najlepsza paczka. Cykamy, dmuchamy i czekamy. Nadzieję wielką są... Placek naleśnik! Ty ciulu! I ej! Pstrykam na was, tylko nie umiem głośno. Moja. No niestety. Jaka lipa. Ten coś może być. Szatow teraz wart. 400, no nie, już schodzi cena, dobra, nieważne. No trudno. Mamy jakieś złote paczki dobre za 15? Nie mamy. Otworzę taką jeszcze jedną. Albo nie otwieram. Tyle na dzisiaj. Urodzinowa paczka, karta wpadła, nie jest źle. Aż takiej tragedii nie ma. Trzymajcie się ciepło, piszcie co wam wypadło, zostawajcie łapki w górę. Jeśli nie subujecie, subujcie kanał. Będzie więcej materiałów z FIFA na pewno. Ostatnimi czasy, ostatnie dni znowu się nakręcam na nagrywanie. Zobaczymy jak to pójdzie dalej. Trzymajcie za to kciuki i trzymajcie się, miłego dnia. Strzała.